Jak co roku przedstawiciele ZAiKS-u goszczą też podopolskim ratuszem. Tym razem gościmy Wandę Kwietniewską, a zatem nieco innej roli niż ta sceniczna, chociaż tutaj też scena grała chyba pani Wando, prawda? Znaczy tak, no trudno pozbyć się pewnych nawyków, a poza tym to dla mnie było bardzo, bardzo miłe przeżycie. Poproszono mnie w ZAiKS-ie.